dzisiaj przepis na libańskie kluski. Przepis, który kiedyś dostałem i po prostu zakochałem się w nim. Kluski są pyszne i super proste w przygotowaniu. Te kluski możemy podać oczywiście z dowolnym sosem, nawet na słodko. Ja dzisiaj zrobię je tak, jak mnie nauczono, czyli z aromatycznym sosem. Zaczynamy. Zaczynamy od 4 ząbków czosnku, które obieramy, kroimy na mniejsze kawałki i wrzucamy do pojemnika blendera. Pora na 1 sparzoną cytrynę. Ścieramy z niej skórkę, tylko tę żółtą część, to ważne. Przekrawamy i wyciskamy sok z 1 cytryny. Dodajemy 4 łyżki oliwy. Dosypujemy 2 łyżeczki cukru trzcinowego, solidną szczyptę soli i miksujemy wszystko blenderem, tak żeby powstał nasz aromatyczny sos. Do miski wsypujemy 7 g suchych drożdży, pół łyżeczki soli, 2 szklanki mąki pszennej, dolewamy 2 łyżki oliwy, 1 szklankę letniej wody i na koniec dosypujemy jeszcze 3 łyżki mąki. W misce zagniatamy ciasto na nasze kluski. Zwykle zajmuje to kilka minut, więc polecam zrobić to w robocie, na haku. Na stolnicy rozsypujemy trochę mąki, formujemy wałek z ciasta i dzielimy go na 16 części. Następnie z każdej części robimy 10-centymetrowy wałeczek, który dzielimy na 8 części. I robimy z tych części takie zwinięte kluski. Teraz na kuchenkę wędruje garnek z wodą, którą solimy, zagotowujemy i gotujemy w niej kluski przez mniej więcej 4 minuty. Po ugotowaniu przekładamy kluski do dużej miski. Pora drobno posiekać pęczek świeżej mięty, i podzielić go na 2 części. Połowę posiekanej mięty wrzucamy do miski z kluskami już teraz. Dolewamy sos i dokładnie mieszamy. I gotowe. Wystarczy dodać pozostałą część mięty na górę i posolić. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do pozostawienia łapki w górę, komentowania i subskrybowania kanału. Do zobaczenia.